Jak oceniasz formę naszej drużyny? No, mecz z Węgrami, który się niedawno odbył, zakończył się remisem, także to świadczy, że forma może nie jest najwyższa, ale też nie jest zła, bo Węgry wystawiły bardzo silny skład. No, przed Kosowem ciężko prognozować, jak to będzie, bo to jest taki turniej, że wszyscy się mobilizują na mistrzostwa Europy, ale mam nadzieję, że powtórzymy sukces z poprzedniego roku.